występuję chyba już cztery lata, o ile dobrze pamiętam. Mam na imię Fryderyk i to zespół folklorystyczny Snutki. W ubiegłym roku z zespołem Snutki wyruszyliśmy na wyprawę do Rumunii. Zajęliśmy pierwsze miejsce na festiwalu. Tańczę w zespole 4-2 lata. Starsza siostra tańczyła 11 lat i zachęciła mnie, żeby tańczyła. Jakie były początki założenia zespołu Snutki? No, początki to sięgają 30 lat wstecz, bo w 1984 założyłam kółko taneczne, tutaj właśnie przy szkole podstawowej w Potarzycy. I ono się tak rozwijało stopniowo po paru latach. W zasadzie po 5 latach dopiero wyszliśmy ze swojego środowiska, żeby zatańczyć na... to był chyba jakiś tam przegląd wojewódzki. No i tak od tego się zaczęło. Trochę przeglądów wojewódzkich, potem ogólnopolskich, potem międzynarodowych. W zasadzie zespół się rozrastał, w związku z czym po prostu starałam się uatrakcyjniać program, co jakiś czas wprowadzać coś nowego. Tak w zasadzie staliśmy się zespołem folklorystycznym, który w swoim repertuarze ma chyba z 9 regionów z całego kraju. Do każdego regionu mamy kostiumy, także mamy tańce narodowe, w zasadzie wszystkie tańce narodowe. Również pomaga nam Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, które powstało tu w Potarzycy i jego zadaniem jest jak gdyby pomoc dla zespołu Snutki. Prezesem jest mój małżonek Jarosław Mendelski, który w zasadzie jest również kierownikiem organizacyjnym zespołu, ponieważ ja pełnię funkcję kierownika artystycznego i częściowo choreografa. Chyba od 3-4 lat. Czy gdzieś byłaś już z występami na jakimś festiwalu? Tak, za granicą. Słowacja, Czechy i Rumunia. Dlaczego się zrodziło w sercu właśnie pragnienie założenia takiego zespołu? Ja tańczyłam od zawsze, można tak powiedzieć, bo wywodzę się niedaleko stąd, też z wioski o nazwie Nosków. I zawsze tam lubiłam tańczyć. Moje siostry tańczyły na dożynkach wiejskich, ja je podpatrywałam, tańczyłam z nimi. Później już sama pomagałam pani Bronisławie Bazelak prowadzić grupę. Idąc na studia, też otarłam się o zespół pieśni i tańca Łany Akademii Rolniczej, w którym całe studia przetańczyłam. Tam też zrobiłam uprawnienia choreograficzne. I w zasadzie pomysł powstania tego zespołu tutaj był na bazie tego mojego szkolenia, studium choreograficznego, ponieważ musiałam stworzyć grupę taneczną i na niej wypróbować układy taneczne. No i tak się zaczęło.
Chyba od półtora roku. Dlaczego? Jak to było tak? I jak trafiłaś do tego zespołu? Bo moja siostra starsza tu chodziła. Podoba się tobie w tym zespole? Tak. Od jak dawna jesteś w tym zespole? No tak jak siostra powiedziała, jakoś tak półtora roku. Podoba się tobie? Tak, bardzo. Byłaś gdzieś może na jakimś występie, gdzieś na jakimś koncercie, festiwalu, zespołu? Byłam kilka razy, tylko nie pamiętam. Zastanawiająca jest nazwa Snutki. Dlaczego taka nazwa? Co ona oznacza? Niedaleko stąd, gdzieś 5 km od Potarzycy, jest wieś, która nazywa się Golina. Jest to kolebka haftu ludowego nasnuwanego na białym płótnie. No i w zasadzie ten pomysł Snutki, no to właśnie z tego względu, że nigdzie indziej nie ma takiego haftu jak tutaj w Golinie. A w Potarzycy też są hafciarki, które snutkują. A myśmy stwierdzili, że tancerze to jak niteczki, prawda? Robią wzory, ale na parkiecie, a nie na płótnie. W związku z tym stwierdziliśmy, że jeżeli nazwiemy zespół Snutki, to będzie troszeczkę adekwatne do twórczości, prawda? Jeśli chodzi o frekwencję dzieci, osób przychodzących na próby, na te spotkania. Czy ona w przeciągu lat malała, wzrastała? To się zmienia, zależnie przede wszystkim od mody. Jak teraz jest moda na tańce, to jest ich więcej. Jak była moda na piłkę nożną, to było więcej w piłce nożnej. Zmienia się po prostu, nie da się tego określić konkretnie. A jakie jest nastawienie społeczeństwa, jeśli chodzi o taki zespół folklorystyczny w tym rejonie, tutaj, w tej miejscowości? Z tego, co ja tak się mniej więcej tutaj orientuję, to wszyscy są raczej zadowoleni, dumni, że ten zespół jest rozpoznawalny, no i wyjeżdża w świat, w sumie jest nawet na świecie rozpoznawalny, a nie tylko tutaj w rejonie. I to jest coś, czym można się pochwalić. No, z rodzicami razem pojechaliśmy do Potarzycy na dożynki i mi się spodobało. I tam moi kuzyni też tańczyli, moje siostry, mąż i tak to polubiłam po prostu. No, chciałabym zostać w przyszłości tancerzem i muzykiem. Najpierw mój brat chodził, ale potem ja chciałam się zapisać. Byłeś już gdzieś na jakimś występie, na jakimś festiwalu? Tak. Możesz powiedzieć, gdzie? W Rumunii, w Słowacji, w Czechach. W 30-letniej działalności zespół ma bardzo dużo osiągnięć, bo zawsze był w czołówce województwa, przedtem kaliskiego, teraz poznańskiego. Zdobywał laury na tak zwanych biesiadach folkloru, gdzie z reguły otrzymywaliśmy, jak nie wyróżnienie, to którąś z nagród. No, walczyliśmy również, no, jakby to powiedzieć, na równi z zespołami, takimi potęgami jak poznańskie zespoły typu Politechnika Poznańska, szczególnie jeżeli chodzi o grupę młodzieżową, której tutaj nie było.
No, dzieci też prezentują widowiska takie różne i między innymi jedno z nich też zaprezentowały na festiwalu na przykład w Baranowie Sandomierskim, gdzie zdobyliśmy nagrodę główną. Również też no, na międzynarodowym festiwalu na przykład w Rumunii w ubiegłym roku była właśnie ta grupa średniodziecięca i tam też zdobyła pierwsze miejsce, kapela zdobyła pierwsze miejsce za muzykę, a oni zdobyli za choreografię, za taniec, także no, tych osiągnięć troszeczkę już mamy na swoim koncie. Taki ładny strój do tego Śląska, w ogóle taniec bardzo jest ciekawy, bardzo fajny. Jak będę dorosły też. Chcę być w strutkach jak najdłużej. No bo ja lubię muzykę ludową, nie przepadam za taką rockową, to nie są po prostu moje klimaty, tylko muzyka ludowa, no. Cieszy to, że młodzież jednak mimo wszystko jest w tym zespole i chce być w tym zespole. Nadal jeszcze się snutki trzymają, ale już nie wszyscy tam są. Kilku poszło, ale ma się nadzieję, że jeszcze snutki się będą długo i się nie rozsypią.